Siema. EA kilka lat temu straciło prawa do monopolu na markę Star Wars, jeżeli chodzi o gry wideo. Ta marka poszła do Quantic Dream, też EA sobie coś tam opracowywało w ramach Jedi Survivor i właśnie trafiła do Ubisoftu w pewnym momencie, no nie? No i Ubisoft ogłosił, że Massive Entertainment pracuje nad Star Wars Outlaws. Otwarty świat, czasy między Imperium kontratakuje a powrotem Jedi, no i główna bohaterka Kai Wes, która będzie obracała się w półświatku przestępczym. No i wyszła gra, w sensie jeszcze w sumie nie wyszła, bo wychodzi jutro, jutro ma premierę, jeżeli dopłacicie sobie 150 zł, bo jeżeli sobie nie dopłacicie 150 zł, no to będziecie musieli grać później, nie? W każdym razie miałem dostęp od jakiegoś czasu, dzięki Ubisoft za kodzik, to było bardzo miłe, fajnie, że wysłaliście. Pograłem sobie 10 godzin, więc nie traktujcie tego jako recenzję, to są pierwsze wrażenia, obejdziesz zanim kupisz tak zwane, tu się dzielimy wrażeniami, ale dobra, koniec tego pieprzenia, zaczynamy z materiałem. No więc zacznijmy sobie od planet. W Star Wars Outlaws przyjdzie nam odwiedzić aż 5 lokacji. Będzie to Tatooine, Cantonica, Toshara, to jest startowa lokacja, Akivia i Kimi, ja nie wiem jak to się czyta za bardzo, ale po prostu są 5 jakichś lokacji i każda nam charakteryzuje się czymś innym. Ja na razie odwiedziłem Tatooine oraz Toshara. Tatooine to po prostu pustynia, którą chyba każdy zna, no a Toshara to pierwsza otwarta lokacja, stylistycznie bardzo mocno inspirowana sawanną. No i na początku muszę powiedzieć, że Star Wars Outlaws robi krok w dobrą stronę. To znaczy, Ubi nie odważa się całkowicie pójść w ten jakiś nowy schemat exploringu. Dalej to jest to samo, co mieliśmy wcześniej, ale przynajmniej teraz nie ma tych wież strażniczych. Nie ma czegoś takiego, że klikamy MK i widzimy po prostu masę, ale to masę pytajników i po prostu wiemy, w które miejsce się udać. Tutaj eksploracja jest zrobiona w trochę inny sposób, mianowicie jeżeli jedziemy sobie powiedzmy na tym naszym śmigaczu do celu, to na przykład tutaj podchwycimy jakąś rozmowę między szturmowcami, czy tam między jakimś syndykatem i wtedy dopiero pojawia nam się pytajnik na mapie, czy tam chociażby na kompasie na górze. Jeżeli zobaczymy z daleka jakąś ciekawą lokację, no to podjedziemy trochę bliżej i dopiero wtedy pojawi się ten pytanik na kompasie i będziemy mogli tam podejść. Możemy też znaleźć jakiegoś datapada z informacjami i to też oznaczy nam pytajnikiem na mapie miejsce, do którego będziemy mogli potem pójść. No i generalnie to jest ciągle za mało, uważam, jeżeli chodzi o jakąś rewolucję eksploracji, ale przynajmniej ten Massive Entertainment zrobił taki malutki, malutki, nieśmiały krok w stronę tego, żeby ta eksploracja poszła w trochę w innym schemacie niż ostatnio, przez ostatnie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Kilkanaście bardziej. No więc pierwsze 10 godzin spędziłem głównie na Toszarze, czyli na tej pierwszej planecie. My skupiłem się na exploringu i tak dalej, ale potem również wybrałem się na Tatooine, chociaż tutaj gra dawała możliwość trochę zmienienia kolejności i polecenia na planetę taką zimową. O ile ta Toszara na początku mnie jeszcze interesowała, to Tatooine to jest planeta tak eksploitowana w tym uniwersum Star Wars, że ja po prostu już nie mogę patrzeć na tą pustynię z kilkoma domkami na krzyż. Ja rozumiem, że to jest kultowe, że to było już w tej pierwszej trylogii, ale czasami fajnie by było eksplorować nowe wątki. Ja to chcę w Star Warsach. To uniwersum jest tak wielkie, tak szerokie, tak kreatywnie można tutaj polecieć, a my ciągle widzimy to samo, bo musi się pojawić Jabba, muszą się pojawić jakieś inne znane motywy. Jeszcze tutaj luka wkleci. Ja chcę tych Star Warsach w końcu eksplorować nowe planety, coś nowego zobaczyć. A to Tatooine się przelewa przez praktycznie każdy projekt Star Warsowy. No więc jeżeli chodzi o samą kwestię wizualną tych planet, no to są one puste, są to bardzo duże, otwarte przestrzenie, po którym jeździmy motorem. Jeżeli coś nam się rzuci w oczy, to pewnie tam pojedziemy. W tym możemy znaleźć sobie jakąś skrzyneczkę, jakieś inne pierdoły. Tutaj jedziemy, pojawi się pytajnik, przejdziemy jakiś labirynt, znajdziemy skrzynkę. Co do tych planet, no to muszę przyznać, że całkiem fajnie wyglądają designy kosmitów, które się potem poruszają. Bo jeśli chodzi o samych przechodniów ludzkiej rasy, no to oni wyglądają o wiele gorzej niż kosmici. To znaczy, to są już wyglądy kosmitów, rasy kosmitów, które bardzo często wcześniej w filmach po prostu widzieliśmy, nie? Więc to nie jest nic odkrywczego, to jest po prostu zastosowanie szablonu, który został przez kogoś wcześniej zaprojektowany, ale mimo wszystko fajna jest ta różnorodność pomiędzy kosmitami na Tatooine, pomiędzy kosmitami na Toszarze czy tam na innej planecie, co mi się akurat w tej grze podoba. Problem mam na tych planetach jednak z gatunkami zwierząt, jakie występują, ponieważ jest ich bardzo mało. To są dosłownie 2-3 gatunki na krzyż, z czego na Toszarze i na Tatooine one są praktycznie identyczne do siebie, są wręcz bliźniacze, są budowane na podobnych schematach i nie czujemy przez zwierzęta czy gatunki, jakie się tutaj znajdują, żeby to było jakieś bardzo rozbudowane. To nie jest w ogóle rozbudowane, to jest kilka zwierzaków na krzyż i tyle. Porównałbym to tutaj trochę do Starfielda, jeżeli chodzi o ten temat. Tak czy siak na tych otwartych terenach idzie złapać sobie fajne obrazki. Mi się bardzo spodobało miejsce z taką wierzbą. Jest też kilka ładnych krajobrazów, ale mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo puste. Nie ma tam za wielu miejsc, w których moglibyśmy poeksplorować jakieś ciekawe budynki, jakieś ciekawe ruiny. Nie mówię tutaj o questach głównych, ani questach pobocznych, tylko takiej luźnej eksploracji. Na każdej z tych planet znajduje się miasto. Tak, miasta, muszę powiedzieć, że designowo wyglądają ładnie, bardzo ładnie nawet bym powiedział. Moje pierwsze wrażenie na Toszarze było bardzo sympatyczne. Wchodzimy do miasta, tutaj sprawdzają nas szturmowcy, tutaj jakiś dialog, tutaj coś się dzieje, widać, że jest to taka dzielnica przestępcza, szemrana. Tylko że problemy zaczęły się, kiedy wszedłem już do tego miasta, no i chciałem sobie trochę poeksplorować, sprawdzić, na co tę grę stać. No i się okazało, że wchodząc w NPC, tam my go nawet nie możemy przepchnąć, rozumiecie to? W sensie, on ma dookoła siebie takiego barier bloka, po którym my strajfujemy. Nie możemy wejść w jego posturę, nie możemy go przerzucić za bark, nie możemy przebiec przez to, gdzie on idzie, odpychając go jednocześnie.
tylko po prostu strajfujemy się po tym barier bloku dookoła niego. Kolejny problem jest taki, że pierwsze wrażenie było spoko i twórcy chyba wiedzieli, że te pierwsze wrażenie jest ważne, no tylko zapomnieli już niestety o tym, żeby oskryptować coś więcej niż tylko to pierwsze wejście do miasta. No bo wchodząc ponownie do miasta, nie występowały tam już żadne skryptowe elementy i pozostało mi tylko biegać po korytarzowych lokacjach po 200 metrów. Powtarzam, designowo jest naprawdę super. Jeżeli by tak stanąć, zrobić zdjęcie, no to rzeczywiście byłoby to bardzo ładne zdjęcie. Tylko problem w tym, że to jest dalej gra i my chcemy czuć, że ten świat jakkolwiek żyje. Że on nie jest tylko wystawą propów z filmów, ale również interaktywnym organizmem, który żyje tam własnym życiem, chociażby troszeczkę. Nawet w Assassinie mogliśmy przepychać przechodniów. Tutaj niestety to nie istnieje, nie da się tego zrobić. Więc nie oczekujcie jakiegoś żyjącego miasteczka. To niestety bardziej wygląda na muzea figur woskowych, tak bym to nazwał, które zwykle stoją w jednym miejscu, nie możemy wchodzić z nimi w żadną interakcję, nie możemy z nimi zrobić nic. Co do generalnie akcji, no to ona dzieli się na dwa segmenty, strzelanie i skradanie się. Skradanie jest tutaj bardzo, ale to bardzo klasyczne. Chodzimy, próbujemy unikać wykrycia, do tego wykorzystujemy naszego pomagiera, czyli Nyxa, odwracamy nim uwagę, nokautujemy, uważamy, żeby przeciwnicy nie zaalarmowali i tak dalej, dosłownie klasyczny temat. Za to jeżeli chodzi o gunplay, no to on jest już trochę bardziej urozmaicony. Strzelanie jest okej, w sensie nic szczególnego. To jest strzelanie, brzmi Star Warsowo, dźwięki blasterów są okej. Mamy też różne tryby, mamy tryb z taki paraliżujący przeciwników, ten lepszy na droidy, no i mamy normalny tryb blasterowy, który jest lepszy na humanoidalne stworzenia, ludzkie organizmy. Możemy też blasterem użyć ogłuszenia. Potem dochodzą możliwości zmiany serii, to znaczy, że możemy napieprzać takim karabinkiem z naszego blastera. Chociaż ja bardziej decydowałem się na to takie rewolwerowe rozwiązanie. No i z jednym i z drugim mam problem, a to wszystko przez sztuczną inteligencję, która w tej grze jest niebywale głupia. Podczas skradania ci zachowują się jak debile, łatwo ich zgubić. Takie to jest klasyczne dosyć dla Ubi, no nie? Jednak o wiele bardziej przeszkadza mi to, że podczas otwartej walki bardzo często wybiegają na nas jak idioci. Stoją w miejscu czasami i czekają, aż ich zabijemy. No wyskakują nam po prostu pod celownik. Co ciekawe, jeśli schowamy się w domku, to nie potrafią nawet tych drzwi otworzyć. Tylko strzelają przez ściany, albo przez zakratowane okna. Miałem też problem z tym, że jeżeli już nas wykryją i powiedzmy musimy zdobyć jakiś itemek, no to dopóki nie zabijemy wszystkich na tej placówce, no to itemku fabularnego nie możemy zebrać, bo będzie to zablokowane. To też trochę zabija dynamikę, bo jeżeli na przykład chcemy się na początku skradać, zauważą nas, no to szybko, jak najszybciej, nie musimy wystrzeliwać wszystkich, ale lecimy do tego itemku i chcemy go zebrać i potem uciec z tej placówki, czy z tego po prostu interioru, no niestety tego zrobić nie możemy. Mam też problem z ich celnością, bo jest jakaś bardzo dziwna. Kilka razy zdarzyło mi się, że gość z miniganem mnie całą serią pocisków i trafił tylko jeden. Zabawne, no zabawne to było, jak to widziałem. Jedną z mechanik, którą Ubisoft chwalił się najbardziej, jeżeli chodzi o Star Wars Outlaws, są reputacje. Mamy tutaj kilka ugrupowań, kilka frakcji i w zależności od naszych decyzji i od naszego działania, możemy zdobyć reputację u danej frakcji albo ją stracić. Bardzo często jest to zyskiem dla jednej, a ze stratą dla drugiej. I podoba mi się to, że to jest po raz kolejny taki nieśmiały krok do czegoś więcej. Fajnie, że twórcy chociaż jakkolwiek to urozmaicili. Mam do tej mechaniki dużo problemów, bardzo dużo problemów. Ale fakt, że się tutaj znalazła, taki skromny plusik. Ale jeżeli oczekujecie czegoś w formie New Vegas, tak zaawansowanego, tak fajnie przeprowadzonego, nie. Reputację zdobywamy przez nasze wybory w misjach głównych czy misjach frakcji oraz zlecenia. No i mam wrażenie, że twórcy na siłę zawsze pod koniec takowego zadania wpychają nam wybór, nawet jeśli nie ma on większego znaczenia fabularnego. Dla przykładu miałem misję ze zdrajcą syndykatu Pajków, którego musiałem znaleźć. Kiedy już go znalazłem, dostałem wybór, żeby przynieść go szefowi albo oddać się przekupić temu ziomkowi, temu zdrajcy. Ja standardowo jestem Polakiem, no i wybrałem hajs. Wróciłem do szefa, powiedziałem mu, że przez przypadek zwiał, no i ten mi uwierzył oczywiście, no bo jakżeby inaczej. Rzecz w tym, że mimo iż kasenka pokazała mi, że szefu nie wie o moim przekupstwie, reputacja mi się obniżyła. Co więcej, u Pajków mam słabą reputację. Ja ich bardzo nie lubię. No więc reputacja była bardzo zła. Ale to nie przeszkodziło szefowi, żeby dał mi takie ważne zadanie, takie na cichacza. Nikt nie może o tym wiedzieć, że znalezieniem przestępcy. I dał mi to tak, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że jakieś 4 razy wcześniej go wychujałem już. Więc to nie ma sensu. I ta strefa narracyjna kłóci się z tym, co naprawdę widzimy na ekranie. Jakby fajnie, że ta reputacja znajduje się w grze, ale ona nie została konsekwentnie przeprowadzona. I wychodzi to już w pierwszych 10 godzinach rozgrywki. Jeżeli mamy złą reputację, no to w mieście nie możemy wchodzić na teren wrogiej frakcji, a jak pozytywną, to możemy. Ceny chociażby są zmniejszane i inne takie pierdolety. Niektóre zadania będą blokowane. Twórcy też tam gdzieś mówili, że to będzie wpływało też na wątek główny, no ale na razie nie zaszedłem tak daleko, żeby jakkolwiek to stwierdzić. Kolejny problem, jaki mam z systemem reputacji, no to jest on trochę źle zbalansowany. No bo tak jak mówiłem, na końcu każdej misji dostajemy ten wybór i tak dalej, jednym robimy podgórkę, a inni nas bardziej lubią. No i sytuacja wygląda tak, że jeżeli chcemy sobie to odbić, no to możemy to zrobić bardzo łatwo, ponieważ w grze istnieje coś takiego jak
zlecenia. Są to takie krótkie, generyczne zadania, za których wykonanie otrzymujemy hajs oraz właśnie reputację. Więc jeżeli straciliśmy reputację, no to bardzo szybko możemy iść sobie ją odrobić, chociażby u tych syndykatów pajków, jeżeli zrobimy kilka zadań. A jak już mowa o ogólnie quest designie. No to tak, główne zadania, zacznijmy sobie od nich, bo to chyba one są tutaj najważniejsze. I szczerze, jakbym miał mówić, no to praktycznie nie pamiętam żadnego. Musiałem sobie przypominać, oglądać moje nagrania jeszcze raz, no bo były one takie nijakie. Większość zadań jest taka jak w trailerach. Sprowadza się albo do sekwencji skradankowej, połączonej czasami ze strzelaniem, albo do po prostu parkouru po jakichś tam opuszczonych ruinach. I nie zrozumcie mnie źle, to by nie było złe. Jest wiele gier, które fajnie to wykorzystuje, ale w tej grze to jest akurat nudne. Nie jest okupione żadnymi ciekawymi dialogami. Podczas tej eksploracji nie miałem żadnego ciekawego towarzysza, do którego mogłem się odezwać, bo tylko ten Nix, no nic nie gada, to po prostu chodzimy w pustce. W pustce chodzimy. Na początku też pojawia się zadanie, które było tak wybitne, że postanowiłem sobie narysować schemat tego zadania. Wygląda ono tak. Schemat misji, o, widzicie to? I tak, już wam tłumaczę, o co chodzi w tej typografii. Więc tak, tutaj jesteśmy my i odbieramy zadanie. Następnie idziemy do pierwszego NPC-ta, który mówi nam, że musimy iść do drugiego NPC-ta. Idziemy do tego NPC-ta, okazuje się, że zaginęła lub nie ma tego NPC-ta w miejscu, w którym powinien być. Idziemy go znaleźć. Tutaj znajduje się ten NPC. Udało nam się go znaleźć. Wysyła nas do fabryki po itemki, które są potrzebne do ulepszenia motora. Idziemy do fabryki, robimy tam jakąś sieczkę, jest mała sekwencja akcji. Wracamy do ziomka, który nam ten motor montuje. I to tyle. Tak wygląda ta misja. To jest chodzenie od punktu do punktu i to jest w większości takiej misji bardzo dużo chodzenia od punktu do punktu. I tak jak mówię, to nie byłoby złe, gdyby to było okupione ciekawymi wątkami. Tam nie ma ciekawych wątków, tam nie ma ciekawych dialogów, nie ma ciekawych postaci. To jest ten problem. Dlaczego to jest tak nieangażujące? Bo mieliśmy wiele gier, w których było po prostu ok strzelanie i skradanie takie sobie, ale przynajmniej tam mieliśmy fabułę, tam mieliśmy dobrze napisane dialogi i one cieszyły. To się te misje się chciało po prostu robić. I tak tutaj w tym Outlasie zwykle misje sprowadzają się do jechania do jakiejś miejscówki, sekwencji parkurowej rodem z Uncharted, tylko kurde, nudne jak diabli. Niestety. Strzelamy czasami w jakieś zasilacze, żeby otworzyć drzwi. Mamy banalne zagadki środowiskowe i skakanie po wyznaczonych na żółto elementach. Czasami jakaś misja skradania, czasami strzelanie i tak dalej, i tak dalej. Ale denerwowało mnie to, że są niektóre misje, w których nie możemy zostać wykryci, bo jak nas złapią, no to niestety misja się wczytuje od początku. Nie jest to w każdej misji, ale czasami występuje i blokuje nam wymianę ognia. Jestem osobiście graczem, który nie lubi się skradać. Ja lubię asasiny i tak dalej, ale skradanie to nigdy nie była moja najmocniejsza strona, zawsze się gdzieś wywalę i to było tutaj problemem. Nie podobało mi się to, że potem nie mogę wejść, po prostu wyciągnąć mojego blastera i zastrzelić kilku przeciwników. Co do kolejnych zadań, no to mamy coś takiego jak zlecenia. Mówiłem wam o tym w kwestii właśnie tego zaburzenia balansu reputacji, ale chciałbym wam o nich powiedzieć też trochę, no bo są to takie generyczne, klasyczne zadania bez większej fabuły. Idziemy coś zrobić, wracamy, no i to tyle. Ale dodatkowo niektóre z nich mają pewien twist, na przykład jeżeli zginiemy, no to ono się anuluje, bo mamy tylko jedną możliwość przejścia, ale jest jedno zadanie, które mnie dosłownie rozbroiło. Ja sobie pomyślałem, co to jest, po co coś takiego? Więc tak, dostałem zadanie, przynieść towary z podziemnego miasteczka Toszary do jakiegoś magazynu. I to w określonym czasie, bo inaczej misja będzie nieudana. Tam było bodajże minuta 30 albo 2 minuty. No i rzecz w tym, że to ograniczenie czasowe jest tutaj kompletnie zbędne. No bo to w ogóle nie ode mnie zależy, czy uda mi się to wykonać, czy nie. Biegnę po prostych uliczkach, a prędkość postaci przecież jest zdefiniowana przez grę, nie przeze mnie. Ja nie mam tutaj żadnego, żadnej mojej ingerencji tutaj nie ma. Nie ma żadnego parkouru, po prostu 200 metrów po prostej drodze. Po co, w jakim celu, nie mam pojęcia. No i mamy jeszcze coś takiego jak zadania frakcji. Z tego co ja grałem, no to sprowadzają się one do tego samego. Raz musiałem tam skradać się w farmie, żeby wyłączyć jakiś generator. Raz musiałem coś tam przynieść, raz musiałem tego zdrajcę złapać. W sensie to na papierze wygląda inaczej, ale uwierzcie mi, że tak całościowo to się zlewa w jedną papkę, bo w każdej misji musimy się trochę poskradać, coś tam poparkurować, a na końcu mamy wybór, który się pojawia z dupy, który wcześniej nie był w żaden sposób podbudowany, że taka sytuacja może mieć miejsce. I po raz kolejny powtórzę, jeżeli to by było okupione jakimiś ciekawymi dialogami czy wątkami, to spoko, bo Wiesiek 3 też miał wiele questów prostych w robieniu, bardzo czasami powtarzalnych, ale tam urozmaicone było to niezwykle ciekawym scenariuszem, a tutaj bubel, no. Przynieś, podnieś jakiś wybór na koniec i masz wbite. Co do innych aktywności, no to tam w otwartym świecie mówiłem wam, że znajdują się jakieś skarby, są jakieś takie mini labirynty, w których możemy te skarby znaleźć. Nikt czasami nas zawoła, bo coś zauważył. Znajdują się jakieś opuszczone domy, możemy znaleźć specjalną kartę syndykatów i chociażby okraść ich skarbce, więc trochę klikania na tych mapkach jest i rzeczywiście jest to gra naprawdę dobra do tego, żeby gdzieś w tle sobie puścić podcast i robić sobie pytajniki. Czasami to jest fajne, czasami ja lubię sobie tak robić. Przecież ja wyczyściłem mapę z Odyseja. To jest, czasami to daje taki eskapizm, po prostu nie wiesz co się dzieje, ale buję, nie? No ale tak jak mówię, żadnego zaangażowania tutaj raczej nie czułem. I niestety, tak samo było w przypadku głównych bohaterów.
KVS. I powiem tak, ja rozumiem, jaki oni mieli pomysł na postać. Chcieli zrobić taką niezgrabną wersję Hanna Solo. W dialogach czasem wychodzi, jak rzuca jakimś suchym żartem albo daje jakieś riposty i są one tak nieśmieszne, że nawet ona jest zażenowana. Ja kumam o co im chodziło i zgaduję, że będzie ona w dalszej fabule nabierała po prostu pewności siebie. Ale niestety to mimo na papierze to wyglądało jako tako, no to finalnie w grze no nie wyszło. No widzę tutaj pewien koncept na postać, ale nie widzę stricte postaci. Jest ona taką awanturniczką, robi takie rzeczy, ale po prostu nie ma żadnego charakteru lub ten po prostu nie wybrzmiewa dostatecznie dobrze. Nie usłyszałem z jej ust przez 10 godzin ani jednego ciekawego zdania. Ciężko mi określić właściwie, jaka ona jest, bo mimo tego, że jest skreowana trochę na taką niezgrabną, trochę cringe'ową babkę, to jej działania mówią co innego. W pierwszej misji, tak o, przechytrza sobie ziomka budowanego na największe zagrożenie w tej grze. Nagle rabuje bazę Imperium bez problemu. Jest w stanie wszystko ogarnąć i robi sobie jazd największych szych w półświatku przestępczym. Jak TIE Fightery na nią wylatują od Imperium, rozumiecie, Imperium jest całkiem dużym zagrożeniem w obecnym czasie w Star Warsach, w uniwersum, to ona nawet się tym nie przejmuje, tylko mówi coś w stylu: o, musimy ich załatwić. I tyle, to... No i stoi to wszystko do siebie w sprzeczności. Po tych 10 godzinach jest ona dla mnie bezbarwna i przeźroczysta. Niby ma tego futrzaka, co mogłoby być ciekawym odbijaniem jej charakteru, powiedzmy, albo jakimś takim zwierzakiem, o którego bardzo się martwi, to jest dosyć oklepany motyw, no ale jest oklepany, bo pewnie działa, tylko że niestety ona go traktuje bardzo przedmiotowo. Też nie czujemy, żeby on był jakąkolwiek postacią, bardziej Ubisoft czy tam Massive Entertainment wrzuciło tutaj po to, żeby był narzędziem ekspozycji i bohaterka, żeby nie wyglądała jak głupia, kiedy mówi graczowi, co ma robić w tej sekwencji, że na przykład chodzi takie zadanie i mówi tak: o, tą windę trzeba przesunąć, łaba, baba. No i byłaby to fajna okazja, żeby zbudować jakąś właśnie taką szerszą relację między tymi bohaterami, jeżeli Nixa możemy nazwać bohaterem, a niestety nie udaje się to w żadnym stopniu i nie czuję żadnej fajnej dynamiki między tymi dwoma bohaterami. W tej grze jest naprawdę dużo spinaczek, jest naprawdę dużo takich zagadek środowiskowych, eksplorowania jakichś ruin, no i ja po prostu nienawidzę, jak podczas robienia powtarzalnych spinaczkowych sekwencji lub eksploracji postać milczy i nie ma do kogo zagadać. Denerwowało mnie to w Star Wars Jedi Fallen Order, w Star Warsie Survivorze, a na przykład God of War robił to wybitnie. Gameplayowo to nadal to samo, wspinamy się, rozwiązujemy zagadki środowiskowe, ale zostało to przeprawione wybitnie napisanymi dialogami Kratosa, Atreusa oraz Mimira. I zastanawiam się, dlaczego twórcy nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Kolejną świetną grą, która fajnie to robiła, że mimo tego, że ten gameplay był taki se, to dialogi były napisane tak, że po prostu pochłaniały nas i chcieliśmy to eksplorować. Guardians of the Galaxy. Zagrajcie, jeżeli nie graliście. Gameplay taki sobie, postacie, dialogi między nimi, ich dynamika, cudo. Więc wychodzi na to, że właściwie Kane nie ma ciekawej relacji z nikim. Wszystko to sprowadza się do tego, że postacie dają sobie zadania i rozmawiają o biznesach. Brakuje trochę gadki o niczym, o takiej dupie marynie, jakiegoś bardziej emocjonalnego podejścia do bohaterów, zarysowania lepiej ich charakteru. Nie ma między nimi nawet żadnej dynamiki. To boli. I niestety po kilku godzinach na rozmowach z towarzyszami ja się po prostu wyłączałem, no nie. Czasami nawet skipowałem je, ale chciałem też kontekst trochę zachować do recenzji, żeby mieć. Ale jakbym nie robił recenzji, to bym to skipował w pizdu, bo one nic nam nie mówią o bohaterach. To jest tylko iść, przynieść, bla bla bla, zadanie, masz tutaj zadanie, o tak, zrobimy je i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle nie trudno zauważyć, że Ubisoft często ma problem z napisaniem ciekawych bohaterów, chyba nawet ciekawych protagonistów. I tutaj po raz kolejny wychodzi ten problem. W sumie, ja nie wiem, z czego to wynika. Kay jest na wskroś nijaka i cholera wie, czy Ubisoft robi takich bohaterów, żeby nikogo nie urazić, czy że boi się jakoś podjąć jakieś ryzyko, bo na przykład charakter Zawadiaki a la Han Solo odrzuciłby jakiegoś gracza. Czy może wchodzi tutaj po prostu lenistwo twórców? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale naprawdę dawno Ubisoft nie miał protagonisty, który jakkolwiek byłby interesujący. Fabuła. Generalnie, ocenianie fabuły bez przejścia całej gry byłoby trochę nie na miejscu. Więc zarysuję ją trochę i powiem, co mi na razie w niej nie pasowało. Mianowicie tak, Kay robi skok na początku na skarbiec antagonisty. To nie wychodzi, musi ona lądować na Toszarze. Tam zaznajamiamy się z watażkami, zleceniodawcami i tak dalej. I potem główne misje polegają na znajdowaniu dodatków do motoru. Pojawia się jakiś wątek rebelii, pewnie będzie ważny później. Nie chcę za dużo spoilerować, ale potem po prostu musimy zebrać ekipę, tak? To są Star Warsy, ja wiem. Ja tutaj nie oczekuję Finchera, ale niestety przez to, jak nijacy są bohaterowie i jak przewidywalny jest scenariusz, nie czuć tutaj w ogóle kina przygody. A tym są Star Wars, to jest kino przygody. Zwłaszcza jeżeli ta gra czerpie bardzo, ale to bardzo dużo z oryginalnej trylogii. Mamy zły pacing, nie ma tutaj żadnego zagrożenia, bo główny antagonista, mimo dosyć budującego wstępu, że tak powiem, w kolejnej scenie wychodzi na totalnego labusa, z którego można się zaśmiać, bo niby taki groźny, a nie potrafi złapać wes w skarbcu, praktycznie już aresztowany. W ogóle te wszystkie syndykaty, nie? Narracyjnie to one są
Takie ciamajty, że ja pierdolę. Star Warsy miały zawsze mocnych antagonistów. Darth Vader, Palpatine, Darth Maul. Przecież Vadera tak w tych filmach podbudowali, że się człowiek modlił, żeby ekipa Luke'a, Hanna i Leia nie wpadła na niego w żadnym momencie. A jak już wpadła, no to mieli przesrane. No a chcąc wykreować dobrego antagonistę, przerażającego, takiego co rzeczywiście budowałby jakieś zagrożenie dla głównego bohatera, nawet jeżeli miałby być prosto napisany i jego motywacje miałyby być dosyć płytkie, no to nie można sobie robić z niego jaj w drugiej scenie, bo wysiada cała stawka i napięcie. No i tutaj też wysuwa się kolejny problem i ja go nazwałem niezrozumienie imersji świata. Bo tak jak mówiłem, ten świat nie wygląda źle wizualnie, powiedziałbym, że jest całkiem sympatyczny. Miasta są szczegółowe, jest sporo różnych raz, trochę oskryptowanych rzeczy, które się wydarzają, ale tak jak mówiłem, wszystko jest tym muzeum woskowym, tą wystawą propów z filmu. No i raz, że mam wrażenie, że występuje tutaj straszny plot armor, a syndykaty, które powinny być też kreowane na jakieś zagrożenie, no to są robione z nich żarty i farsa. Bym powiedział nawet. Kilka przykładów. Kai zwędziła Bosnokowi, czyli szefowi Pajków, pierścień. On się orientuje kilka misji później, że ona zabrała mu ten pierścień i mamy go oddać. Gra daje nam wybór, oddać pierścień albo zachować. Jak oddamy, no to oddamy, a jak powiemy, że nie chcemy oddawać, no to Bosnok mówi coś w stylu, że masz szczęście, że cię potrzebuje. Przecież ten ziomek tak w tej scenie traci autorytet. Kolejne z tym Bosnokiem, o którym mówiłem wcześniej. Mam negatywną reputację u Pajków i wydymałem ich kilka razy wcześniej, a Bosnok daje mi mega poufne zadanie. To nie ma sensu. Kolejne. Muszę znaleźć zdrajcę i udaje mi się to zrobić, zobaczcie, bo na środku placu w mieście NPC rozmawia przez telefon o zdrajcy i wszystko wyjawia. Rozumiecie, na środku miasta NPC gada o mega poufnej informacji, drąc się praktycznie na cały ryj. No to jest głupie. To jest debilizm. Kolejne dobre. Idę po tego zdrajcę i Kay wchodzi sobie do niego jak gdyby nigdy nic, bo powiedziała ochronie, że jest z konserwacji. Ona nawet nie ma przy sobie żadnych narzędzi. Ona jest z konserwacji. Przecież to jest taki scenariuszowy bajzel. Kolejne. Wchodzę na terytorium Szkarłatnego Świtu i wrogowie mnie zauważają. Jest zaciemnienie ekranu, wyrzucają mnie za drzwi i nawet nie zabiera mi to reputacji. Czasami podczas misji gra nie pozwala mi wyjechać poza jej obszar, bo zostanie niezaliczona. Tak jak mówiłem wcześniej, nikt nie dowiedział się o moim przekupstwie, a i tak dostałem ujemną reputację. Jest taki plot twist z jedną zdradą i jest on tak przeprowadzony, że nawet śmiać mi się chciało, bo... Tak nas ktoś z dupy ratuje. Mógłbym wymieniać więcej rzeczy, ale po prostu ten świat w żadnym stopniu nie jest autentyczny i totalnie zaprzecza jakiejkolwiek imersji, bo ciągle jesteśmy wybijani przez takie oto głupoty. Więc tą kwestię fabularno-narracyjną mamy trochę omówioną i generalnie quest design, scenariusz questów pobocznych nie należy najlepszy w tej grze, oj nie należy. Co do latania statkiem, no to mam wrażenie, że jest o wiele lepsze na przykład niż w takim Starfieldzie, ponieważ czujemy przynajmniej, że my się jakoś po tej przestrzeni przemieszczamy, no nie? Orbity są śliczne, w sensie to jak zostało zdesignowane, te wszystkie kolorki tutaj, te wszystkie latające kamyki, gwiazdy, jakieś odłamki, ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Fajnie, że latając statkiem mamy możliwość przelatywania przez jakieś struktury, no dodaje to walkom trochę dynamizmu. A co zabiera im dynamizmu, no to, że jeżeli przybliżymy sobie, no to mamy auto-aima. Celownik ma wspomaganie celowania i praktycznie wystarczy, że trzymamy lewy przycisk myszy, żeby kogokolwiek zabić. Całościowo jest to bardzo arcade'owe, tutaj Ubisoft nawet nie myślał, żeby jakoś bardzo to urozmaicać. Mam wrażenie, że w Battlefronty robiły to lepiej. Co do lądowania i startu, to na przykład start jest według mnie świetnie zrobiony. Dalej mamy ekran wczytywania, ale jeżeli Starfield zrobiłby to tak, jak zrobiły to Star Warsy, to no raczej by się mało kto do tego przyczepił. No bo rzeczywiście ten ekran ładowania, ten przelatywania przez chmury wygląda sympatycznie, nie widać tam praktycznie żadnych cięć, żadnych... Trochę się długo wczytuje, ale mimo wszystko świetne rozwiązanie. Kolejny pojazd, jakim się możemy poruszać, no to jest nasz motorek, nasz śmigacz i muszę powiedzieć, że feeling jeżdżenia na nim jest niczego sobie. W sensie, fajnie. Udźwiękowanie daje radę, animacje dają radę, czuć przyspieszenie, zwłaszcza jak odblokujemy sobie na shifcie takie nitro, no to kurde, to brzmi tak... Serio, aż czy czasami wciska fotel. Tylko, że mam trochę problemów z tym, że na przykład nie możemy strzelać z tego motorka. Możemy tylko używać mocy Artura Morgana, ale tak stricte strzelać w ruchu, niestety nie zostało to zaimplementowane do gry. A szkoda, bo pościgi tutaj występują i bez tego sprowadzają się jedynie do czekania, aż się naładuje ta specjalna umiejętność. Trochę kolizje z obiektami są też spierdzielone, ponieważ czasami motor przeleci nad wzniesieniem, a czasami się rozwali, czasami uderzymy mocno w obiekt i nie spadniemy, a czasami lekko uderzymy i spadniemy. Jest to dosyć randomowe. Nie rozumiem też tylko decyzji o użyciu myszki do sterowania. Chodzi mi o to, że motorem sterujemy A i D, no nie? Żeby skręcać w lewo. Ale również możemy do tego używać myszki. I ja trochę nie rozumiem, dlaczego tak to zrobili, ponieważ mogli tutaj zainspirować się trochę GTA 5, bo tam też jest sterowanie myszką, tylko że jeżeli klikniemy lewy przycisk myszy, klikamy lewy przycisk myszy i dopiero myszka przejmuje kontrolę. A tutaj po prostu wystarczy, że ruszymy myszką. Więc to dziwne rozwiązanie.
optymalizacja i grafika. Krajobrazowa, tak jak mówiłem na początku, wygląda to nieźle. Są lepsze momenty, są gorsze momenty. Całościowo nie ma wodotrysków, ale można znaleźć wiele ładnych obrazków. Moimi ulubionymi momentami są tutaj ruiny, na przykład wraki statków. Są one spoko zdesignowane, porośnięte, zardzewiałe. Wraki fajnie wyglądają. Wnętrza baz Imperium też są takie sterylne. Tak jak powinno być, takie wierne filmom. O. Mam generalnie też problem i nie wiem, z czego to wynika, bo jest tutaj narzucona taka dziwna mgiełka na ekran. Nie występuje ona wszędzie, ale w lokacjach, gdzie jest więcej czerni, najbardziej się wybija. Trochę jakby tak obrazowi brakowało w niektórych miejscach kontrastu. Przez to ten robi się taki płaski, a czernie na ekranie nie są wystarczająco głębokie. Muszę powiedzieć też, że mordy ludzi są paskudne, mają mało detali, słabe animacje i co najgorsze, jest straszna desynchronizacja dialogów z ruchem ust. Kolejny mały detal, ale niezwykle mnie on denerwował, działanie przesłony. Praktycznie maksymalne otwarcie przesłony czasami, jak mamy takie cutscenki, wygląda parszywie. Powoduje taką głębię ostrości, że nasza postać wygląda jakby była wycięta i wklejona na obraz. Co do optymalizacji, no to przez cały materiał w lewym górnym rogu mieliście licznik FPS-ów. Tutaj macie specyfikację, ale tak, grałem głównie na wysokich, z włączonym DLSS-em na tryb jakości. Wtedy to w otwartym świecie wahało się między 50-60, jednak w mieście potrafiło spadać nawet do 40. Na Tatooine było podobnie co na Toszarze, może troszkę lepiej, bo tam o wiele mniej elementów występuje na ekranie, bo to w końcu pustynia. A zamknięte mapy, tunele, bazy Imperium czasami potrafiły dochodzić nawet do 100 FPS-ów. Problem DLSS-a jest taki, że niestety włosy na tym najbardziej cierpią, bo są one takie zaśnieżone, zgliczowane trochę. I to jeżeli gramy na DLSS-ie, no to niestety praktycznie cały czas. Dobra, lecimy dalej. Reszta, to mam zapisane, że to są bugi generalnie głównie, ale również takie małe plusiki, małe minusiki. No więc tak, straciłem godzinę postępu ogrywając gierkę, bo w pewnym momencie musiałem opuścić pomieszczenie, a do tego potrzebny był Nix. To znaczy, jak klikniemy Q, to on może tam wykonywać różne aktywności. No ale z jakiegoś powodu nie dało się. Nie mogłem kliknąć tego Q, żeby się otworzyło to menu aktywności. No i utknąłem. Czytałem grę, to samo. Zrestartowałem grę, to samo. No i patrzyłem na save'y, co mogę dalej zrobić. No i miałem ostatni save sprzed godziny. Spróbowałem też zrezygnować z misji, bo jest taka opcja. To wyłączyła mi się ona, ale nie cofnęło mnie na jej początek, więc utknąłem w tym pokoju na dodatek bez odpalonego questa. Co ciekawe, próbowałem też wczytywać grę, no i znalazłem chyba całkiem ciekawy błąd. To znaczy, jeżeli wczytamy grę siedząc na śmigaczu, no to wczyta was razem z tym śmigaczem. I to było całkiem zabawne. Zdarzyło mi się raz, że nie mogłem odpalić datapada, bo ten nie chciał po prostu się wczytać. Winda była taka dziwna, bo raz się aktywowała, raz nie. Znalazłem taki mini błąd z teksturą wody wychodzącej na powierzchnię. Trochę mnie denerwowało to, że HUD na ekranie pojawia się jakoś 2 sekundy po wyjściu z ekwipunku. Zdarzyło mi się, że wrogowie w takim zleceniu zrespili się dosłownie w jednym miejscu i blokowali się o siebie. Za to z takich mini plusików, no to podobał mi się pomysł na lockpicking. On jest taki rytmiczny, bardzo mi odpowiadał, fajnie, że jest to coś nowego. Niestety jest go trochę za dużo w pewnych momentach. No i mamy jakieś gry hazardowe, minigierki. To zawsze takie urozmaicenie na plus. No więc podsumowując, jest to klasyczna gra Ubisoftu. Kto by się spodziewał, no nie? Z kilkoma mniejszymi zmianami. Ja uważam, że jest wiele zmian na plus. To znaczy, jest to krok w dobrą stronę. Malutki kroczek, nieśmiały, ale w dobrą stronę, jeżeli chodzi o tę eksplorację świata, która nie oznacza nam wszystkiego od razu jakimiś wieżyczkami, tylko rzeczywiście musimy jakoś ten świat zwiedzać, żeby odkryć, no nie? Ale finalnie to nadal gra Ubisoftu i nie chodzi mi tutaj o jakąś niechęć do Ubisoftu. Tylko chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, jak oni projektują swoje gry. I mimo tego, że ta formuła czasami mi daje frajdy, jak na przykład w takim AC Odyseju, to tutaj zabrakło aż tak ciekawej mapy, zabrakło charyzmatycznego bohatera, czy chociażby questów, które jakkolwiek angażowałyby nas emocjonalnie. A przecież jest to uniwersum Star Wars. Marka, w której trochę bardziej można popuścić hamulce, jeśli chodzi o kreatywność. Po 10 godzinach coś tam sobie pewnie jeszcze poklikam, poddaję pod dużą wątpliwość skończenie tej gry. Nie będę się teraz określał, czy będę kończył, czy nie. Jak mi się zakcja, jak będę się nudził, to pewnie sobie odpalę. Zobaczymy. Bo wydaje mi się ona całkiem spoko do takiego słuchania podcastów, a ja dużo słucham podcastów, bo taki clicker to jest. No i na koniec powiem jeszcze, że nie jest to gra, która by mnie jakoś bardzo denerwowała. Były te kilka irytujących elementów, tam mówiłem wszystko wcześniej, ale tak całościowo granie w nią, ono nie jest denerwujące, jak w Lords of the Fallen. Nie jest ona niegrywalna, bo ma kilka fajnych elementów, ale całościowo, tak jak przewidywałem po trailerach, jest ona nijaka i nudna. Mam nadzieję, że pomogłem w decyzji. Trzymajcie się i cześć.